Powiedz coś śmiesznego. Jestem Mangetsu i mam Blanka, a twój stary ma Lipowską. Nie wiem. Cześć, witam was w Enter the Gungeon, dawno mi tu nie było, a ze mną jest ktoś, kogo nie było tutaj nigdy. Mangetsu! Nie było mnie tutaj nigdy, ale jestem, witam bardzo serdecznie, mam fajny fryzur. Jeszcze jak! Dobra, zagadaj z nimi i lecimy do boju. Zagadaj, dobra, gadam z nimi i oni nas puszczą do Gungeon, a faktycznie, bo wcześniej to było zamknięte. No. Ty musisz wszędzie wchodzić, bo jestem takim, tak, wiesz, przydupasem, co nic nie może. Właśnie widziałem, ale to powinno być na odwrót, to ty mi dałeś rolę pierwszego gracza, nie powinieneś. Ale mam ciasteczko, które cię będzie leczyć. Czy my tu wywalamy świeczki? No to jest jakiś ołtarz ogólnie. A po co to robić? Czemu? To są takie efekty. Tylko. Takie efekty ozdobne. Tu ogólnie można się do niego pomodlić i się przekląć, ale lepiej nie. Lepiej nie przeklinać. No, no i w ogóle Wafel mnie tutaj już nauczył tutoriala, bo tak, to jest jakiś nowy save jego. Ja w tę grę nigdy nie grałem i chyba już sobie powoli radzę. I ogólnie tutaj mamy pięterka, tak jak w Isaacu, i boss na końcu, tak? Co, tak, tak, tak. Skibidi papa, jest, jest, jest. Skibidi dobra, chodź! I to mamy po prostu, o kurde. W ogóle też patrz, tak duży. Do widzów możemy... Chowaj się, chłopie! Aha, to jest jakiś mini boss, tak? Tak, tak. Znaczy, taki po prostu większy przeciwnik i tyle. Większy przeciwnik, grubek to jest, tam fajny ma mieczor. Dobrywałem! No i teraz jesteś wkurzony, dawaj, bij go! Czerwony jest, a to ja mam jakiegoś rage'a na tej postaci, czy coś? Tak, jak oberwiesz, to wtedy masz double damage przez chwilę. No, uciekaj, uciekaj, uciekaj od gościa! Nawala tym łańcuchem! On jeszcze tym może rzucać, także... Skąd ja wiem dowiedzieć? Na własnej skórze się dowiedzieć. Ja mam w ogóle auto aima włączonego na postaci, bo na padzie ta gra jest jakaś patusiarska. Tak, nie da się. Ale widzę, że grubo było. Nie mogłem niego wycelować za bardzo, ale chyba już łapię. O, duch jakiś jest. No, jest duszek. Duszek Mateuszek nawet z pociskami. No, unikaj ty. Ja będę robił, wiesz, hardcore będę, tak? Ty tak. Enchanted Portals miałeś robić hardcore całą planszę. Tak samo. To dawaj, tutaj. Zrób wszystko sam. Dobra. A mam tego, mam Lipińską? Masz, dwa blanki masz. Tylko nie używaj ich, najlepiej na bosie. Dobra. Jak dobra, zrobimy hitless, to będzie więcej HP. A blank to jest jak bomba po prostu w Isaacu, jak... Oj, jakimś czy coś? I to nie bardzo. Jakby to nas nie rani, ani nic, tylko to ich odrzuca, ich trochę rani i niszczy pociski. Znaczy, bo tak się zastanawiałem, bo pokazywałeś mi, że można ścianę niszczyć, nie? Tak, ale to tylko takie rozwalone fragmenty. I tam są tajne pokoje wtedy. Ja się jeszcze zastanawiałem, czy ty masz na przykład jakiś taki nawyk wyrobiony w tej grze, że przeładowujesz co chwilę przyciskiem, czy co? Tak! No właśnie, chyba też muszę się nauczyć tego robić. No to jest tak w każdej strzelance, że jeden pocisk użyjesz i już przeładowanie. No, ocho brzyga. O, a ten wali literki. Ale nie. Nie, on wali i trójkąty wali. To chyba inny wali literki, a ten wali kształty. Trójkąty i kwadraty. Tu mamy skrzynkę. O kurde, dobra skrzynka. Skrzynka? O. Tarcza masz jakąś lodową. Dobra, weź to. To jest HP up. A czemu ja mam. A, okej. Okay. Może mi się faktycznie przydać to interact. I będę chyba brał jak... wszystkie itemy. Nie, no wszystkie to nie. I chyba jak będziesz miał. Chyba jako berwiesz, to wtedy walisz takie kryształki lodowe i zamrażasz dookoła, czy czegoś tak. Możesz przeładować. I od gluta uciekaj. I czekaj, czyli to jest bardziej taki efekt przy oberwaniu. Tak. Nie ma raczej... Okej. Czaję. Od gluta uciekaj, wybucha. Stoły tu są. Nad stołem masz przeskoczyć. A. Unikiem. Dobra. A mogę też złamać stół. Taka ciekawostka. Kiedyś moi rodzice mieli bar, prowadzili bar. O. I my tam zrobiliśmy Sylwestra. I był tam w tym barze stół stary z naszego innego to jest sklep. W ogóle domu, bo sklepik. Po wyprowadzce. Co tu można kupić? Nie. Można kupić takie itemy użytkowe jak klucze i armor. Tutaj jest bullet time. To jest chyba jak użyjesz blanka, to na chwilę spowalnia się czas. I tu masz bronię. Jedna jest ciekawa, tu jest taka bomba. I tu jest pistolecik. A ty masz Makarou. W ogóle drugą broń masz. Możesz sobie zmienić na shotguna takiego małego. A gdzie jak ktoś... Aha, chyba tutaj na... O! No. Mam. I on ma ograniczoną amunicję. Ale ma się odnawiać. No właśnie, ja tak chciałem zapytać, czy amunicją są równocześnie pociski i walutą, czy jak to jest? Bo takie pociski zbieramy. Te pociski to jest hajs, który zbieramy, a te pociski, którymi strzelasz, to jest coś zupełnie innego.
Okej. Czyli nic tutaj nie chcesz, nic się nie przekonuje. Nie. Zbierzemy jeszcze 5 i kupimy sobie broń. A lipińskie też można tutaj... Można kupić była też. Lipińska czy lipowska, bo już nie wiem. Nie wiem. Dobra, i chciałem jeszcze dokończyć taką myśl z tym Sylwestrem. I tam właśnie był taki stół ze starego mieszkania i właśnie raz mi odwaliło po alkoholu boss. I... O, tu boss już jest. Dobra, odwaliło ci no i... złamałem ten stół po prostu. Na pół się rozleciał, bo nad nim przeskoczyłem identycznie jak przed chwilą właśnie w tej grze. Dobra, lecimy. To jest pierwszy boss? Tak, to jest pierwszy boss i uwaga, to jest... Czego się spodziewasz? Jakiego bossa? Spodziewam się, że będzie taki... Gołąb! Tak? Gołąb! Co? I czekaj, taki czekaj. Jeszcze z muskułami! Grałeś może w Broforce'a? Nie. Tak samo, taki sam vibe jest. Broforce, dobra. Mogę pod... Można zrzucić na niego żyrandol, na górze są przełączniki. O, teraz jesteś wkurzony. Wkurzony, ale kurczę, jak on spamuje tym! O. Co tu się dzieje? Jak mam mało życia, ty! Ciebie wszystko leci. Laser jeszcze jakiś ma, nie? No, uważaj, stoły, dawaj. Jak coś, jak umrzesz, to mam ciasteczko. Dobrze. Ja postaram się go może od drugiej strony jakoś obciukać taktycznie. No. On jeszcze wali takimi czasami... Większą ilością, co się rozbryzgują! No. Lata jeszcze. Nie na spacji. Możesz rzucić w niego mołotowem. O kurde. Jezu. Coś niestety umarłem. Umarłem jestem duchem. Serduszko, masz. Żyjesz. Dobra, dzięki. Mam faktycznie całe HP. No rozwaliłem się. A co? Tutaj itemy się rozsypały moje, tak? Mhm. Dobra, biorę. Podchodzisz przyciskiem, masz mołotowa użyć. I w niego rzucić. O, ale rozwaliliśmy. Następna faza. Wiesz... Nie ma następnej fazy. To są krótkie bossy to są. Wiesz, pod którym przyciskiem używasz itemów? Nie mam pojęcia. Aha, nie masz. I teraz pod B możesz sobie rzucić mołotowem. Dawaj, rzuć. No. I jak zabijasz przeciwników, to odnawiasz sobie wtedy to. Aha, więc teraz nie odnowiłem. No. Serduszko możesz sobie wziąć, pół życia. A to jest serduszko, dobra. I ja wezmę Gamma Ray, a tobie weźmiemy, kupimy bombę. Co? No fajnie, dobra. A powiedz mi, co z moim shotgunem, bo mi ukradli. A nie masz go? Nie mam go. O shit! Ty, to rzeczywiście mogą go ukraść, wracamy się! Mój stary przewraca stoły. To moje ciało jest. No właśnie tak? Gdzie jest kurde twój shotgun? Zabrało mi po prostu, no przyszła skarbówka i ograbiła. Nie, ale jeżeli coś zostawisz, to jest w stanie szczur ci ukraść i zostawić notatkę, że haha, ty frajerze. Dobra. A, no to nawet tutaj nie chciało mu się zostawić. Lil Bomber sobie kup, to jest śmieszne. Lil Bomber? Dobra, no. Mam. I to teraz... bombami będę strzelał? Tak, jak trzymasz, to ładujesz i potem puszczasz. I robisz wow. I to może nam też wybuchnąć, także uważaj. W sensie może mnie zranić i ciebie, tak? Tak, chyba tak, jak mi się wydaje. A, popełniliśmy błąd, nie strzela się u kupca. Bo on zamknie sklep, jak się wkurzy. Aha, a wkurzył się na nas? Nie wiem, mógł podnieść ceny trochę. A to mi wybuchnie? Nie wybuchnie, możesz tak ładować. Dobra, to ja będę trzymał i... To jest wrzucić w odpowiednim momencie. To jest oczko, które tak po prostu sobie strzela. O kurde, co to jest? A, to jest inna broń niż myślałem. Dobra. W sensie to moje? Nie, to moje. Patrz, jakie śmieszne. Jest świetlny nasz! No! Taki zarąbisty! No! Ale śmieszne. Odbija się, to pewnie mało bije, jako że cały czas można bić. No, bije mało. Jezu, a za to moja, żeby jeszcze unikać i ładować równocześnie. Tragedia. Chcesz się zamienić? Bardzo chętnie. Dobra. Ale patrz, jaki wielki pasek tej amunicji. No właśnie widzę, kurde, co to jest? Ale zarąbiste, miecz świetny tutaj dodali. No tylko nie strzelaj tu. Nie strzelaj tu! Chłop się widzisz! Dobra. Jest już. Czy wąsacz tutaj wąsem obruszył? Nie spodobało mu się. No, ale ceny chyba nie są podniesione, dobra. To git. Blanka. Nie, za 20 było, teraz 24. Ale bo to jest kolejne piętro jest po prostu. Aha. Inflacja. Inflacja. Nie, to nic. A tu jakieś cmentarzysko jest nawet. To jest do tajnego poziomu. Jeżeli w pierwszym poziomie byśmy poszli do tajnego poziomu i Hitler zrobili bossa, to... Albo nie, nawet nie musielibyśmy go robić Hitler. Musielibyśmy zebrać takie coś i potem moglibyśmy to zanieść tutaj, żeby do kolejnego pójść. A wiesz co jest zarąbiste? No. Ja mam auto aima, więc ten laser... W ogóle pytanie do ciebie, czy da się strzelać i równocześnie unikać? Bo zauważyłem, że nie. I nie da się. Bo zwłaszcza przy tej broni, co ty wziąłeś ją za mnie,
jest problem z tym, nie? Bo tu musisz dużo ładować i... Oj! Nie, no, a jak zrobisz unik, no to ci się nie usuwa to ładowanie, patrz. Daj mi się ładuje. No to właśnie tak mi się wydawa. O, blanka wziąłem. No i teraz musisz... Dobra, jest git. Nie ma tu żadnej ściany do zniszczenia? Nie wiem, tak, ich zazwyczaj nie widać. Jak Jezu, kosi, chłopo, kurde! Niby kosi, ale zobacz ile obrywam, to jestem takim kamikaze trochę. No. Jak w Wormsach. Ale ty nie strzelaj cały czas, masz ograniczoną amunicję. A to się nie przeładowuje? Nie. To jest jedno... A, no to ma jeden magazynek wielki. A tam nie byliśmy w pokoju jakimś, słuchaj. No dobra, możemy pójść. Bo tutaj... Oj, to są takie dodatkowe pokoje, tak? Nie trzeba tego przechodzić. W sensie ogólnie jest kilka dróg do tego samego bossa, nie? Albo jeszcze jakieś postacie można spotkać, jakieś NPC-ty. Ja bym wolał chyba zatrzymać te pociski, możemy się wrócić? Dobra. O, coś zdobyłeś. I blanka chyba. I zdobyłem chyba amunicję. Tak, chyba amunicję wziąłem. I to będzie drugi boss. Tak, lecimy. O, nie, dobra, to jest łatwy, chyba Gorguna najłatwiejszy. Jakaś. Tak, Gorguna, bo tu wszystko ma, Gorguna. Jakby wiesz, to wszędzie są gry słowne. A, z bronią, amunicją i tak dalej. No to tak w Broforce identycznie było. To no! Bro i tak dalej. Tutaj gun. Gungeon, no dungeon, gungeon. No tak, tak, tak. Dobra, to laser. Laser moment. O Jezu. Oj, tu trzeba być blisko. Jak najbliżej. Jak bullet heluje. Tak, tak, tak. Tutaj albo trzeba się odwrócić, co jest albo. Ze mną? Skamieniała nas. Trzeba się albo odwrócić od tej fali, albo. Okej. Okay. Trzeba być blisko teraz. Chodź, chodź, chodź. Idę. Trzeba się przeciskać między pociskami. Tak, tak. Ty mówisz, tak. Najłatwiejszy bosik, z czego ten jest o wiele trudniejszy niż poprzedni. Nie chcesz widzieć anakondy. Jeszcze my sobie ekran zabieramy, żeby ten. Tak, tak. Ale już jest to chyba lepsze niż w portalcach. Musisz się odwrócić albo unik zrobić przez tą falę. Skamieniały jesteś teraz. Skamieniali, to oni. Pamiętaj o mołotowie, masz rzucić, jak jesteś blisko. Faktycznie, faktycznie. Tylko zawsze zapominam, jaki to jest przycisk, wiesz? B. B? Nie, B. Na B mam zmianę broni. Nie. Użycie itemu mam na B. No właśnie mówię o użyciu itemu. Aha. Że mołotowa rzucić. Czyli item to jest... Dobra. Puściłem. No i elegancko. Ale nic nie zadało. Nie widziałem, żeby cokolwiek wybuchło z tego. Nie wiem, może... Nie, nie wiem. Ja się noobkiem czuję w tę grę, powiem ci. O kurde, brwałem. I przypomina bardzo Toehole, jak kiedyś grałem. Wiesz, jakieś przyciskanie się między buletami. A jeszcze tego Blanka, można wyratować się, tak? Tak, 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 Blanka może się uratować, właśnie po to na SO. Empty, nie mam broni. Przełącz, na swoją domyślną. Aha, okej. Dobra, czekaj, idę do ciebie. Nie gin. Grubo. Nie gin. To jest moja podstawowa. Dobra, tu masz mieć problem. Uratowałem cię. Tylko... O, użył. Użył, bo pół serduszka mam. No, ja już nie mam blanków. Nie ma co. To zarobisty najłatwiejszy boss, powiem ci, tamten był łatwiejszy. Ale to był z pierwszego piętra. Na padzie jeszcze go robić, to jest masakra. Dobra, leży. Jest. Udało się, Boże. O, jaki fajny kluczyk. Kluczyk? A wiem, do czego on jest. NPC-ty możemy ratować z tych. Z klatek. A można ją odmrozić? Wydaje mi się, że jak się odsuniesz, to możemy ją rozwalić. No. I tak cię prawie trafiło. O, kusza. Myślałem, że chcesz kuszę? Tym blankiem można coś... No, z chęcią wezmę. Dobra. Wiesz, to nawet nie musisz pytać. O! Czekaj, co? Synergię mamy! A nie, ty masz synergię. Aha, lasera, tak? Laser z kuszą. Czekaj, zaraz zobaczymy, co to robi. Moon Scraper. To było... Twój stary to raper. No może nie raper, lepiej nie. O, faktycznie. Zabijanie przeciwników z tego ma szansę na wypuszczenie trzech planet, które zadają przeciwnikom obrażenia i zaczynają krążyć wokół gracza, jeśli nie uda się przeciwnika walnąć. Skomplikowane. Nie, w sumie to nie. Dobra. Możemy jeszcze obczaić inne pięterka i... inne pokoje, zobaczyć, czy tu może będzie jakiś NPC schowany gdzieś w klatce. I go tworzymy tym kluczykiem. Ewentualnie to może jakieś... być na jakimś innym piętrze kolejnym. I tego cmentarzyska nie otworzymy, mówisz? Nie. Musielibyśmy wcześniej pójść... Okej, on jest mocny. Już a te gwiazdy w ogóle jak nawalają, nie? No. O, ten robi literki. Nie. Ja na tym pół serduszka nie czuję się zbyt dobrze, tu gra się skończy zaraz. No, znaczy skończy się. Będę mógł cię ożywić jeszcze. Aha, to ile ty masz ożywiaczek? Jak to działa?
jeżeli zdechniesz, to mogę cię znaleźć w skrzyni. O, to jest... Ja ich chyba mogę oślepiać tym. Jakiś lord twojego starego. No tak to działa, że jeżeli zdechniesz, to mogę cię znaleźć w skrzyni. I wtedy ty żyjesz, ale marnujesz szansę na broń, na itemek jakiś. I tu możemy otworzyć gościa. I oni są spoko, to są sklepika. Są NPC-ci, tak? To tak. Wzięcia. U nich można w lobby kupić za ten takie zielone pieniążki. Kolejne rzeczy, itemy. Czyli będą po prostu sprzedawcami dodatkowymi. Unlockujesz sobie rzeczy, żeby były w ranach. No ale w sumie to ciekawe, czy możesz tak samo przyjść na cmentarz, zajrzeć do skrzyni zwanej trumną i od... Ej. O, to jest śmieszne. Tutaj... Jak coś, to nie widziałeś tego przed chwilą. Nie widziałeś. Nie, wcale. Tutaj możesz wrzucić mu dwie bronie i wtedy dostaniesz jedną, ale aktualnie jakby mamy takie... Znaczy, wiesz co, ja mam, patrz ile mam pocisku, a czy ja mogę przeładowywać ten? Możesz to przeładowywać, możesz też znaleźć amunicję do tamtego laserka, także ja myślę, żeby go nie wywalać. Dobra. A jak poświęcę bronię, to na kasę, tak? Jeżeli byś mu dał dwie bronie, to on by ci dał jedną. Jakąś inną. Więc jakbyś miał syf, to mógłbyś sobie przelasować. No teoretycznie nie byłoby to takie złe w mojej sytuacji, kiedy nie mam amunicji do jednej, a druga jest okej, okay, ale wiesz... Nie, druga jest spoko całkiem. Znaczy jest synergia niby. Dobra, lecimy. I teraz będzie więcej jakichś wybuchów i tak dalej, laserków. O Jezus! O, grzyb. O, nie żyjesz. Poszło szybko. Czyli teraz musisz zajrzeć do trumny. Ty. O, skrzynia. Łatwo. Co? A, jestem obok. Jest mała szansa, że po pokoju ci się skrzynka weźmie. Dobra, to mogę pozbierać rzeczy. No i lecimy dalej. A powiedz mi, czy ty też masz mołotowa? Nie, tylko ty masz. Ja miałem to, ciasteczko, ale już zużyłem na ciebie. Ej, spadłeś. Oni w wagonikach mogą jeździć, my też. No właśnie, ja tutaj trochę miałem pikselozę, wiesz? A, rozumiem, okay. Rozumiem. Będzie noob getsu trochę, można powiedzieć. Noob getsu? Noob getsu, o, jest jakiś piekarnik. Czekaj. Jemu chyba można dać jakiś itemek, jakąś broń i w zamian coś dostać? Czekaj, ja dam swoją kamerę, bo ona jest chyba taka słaba. Kamerę i to w imię pokoju. W imię pokoju. I co ja dostałem za to? Czekaj. Armor mi dał. Mam po prawej na górze armor, czyli przed jednym hitem mnie ochroni. Masz? Tu masz? Tu? Tu. Witam celownik dzisiaj. No. Mój jest za krótki. No. Ale jak ty walisz? No właśnie, to jest ta chyba szansa, wiesz, jak trafię kogoś, że taką wielką gwiazdką da. O! O kurde! Mogę ładować może, czekaj. Tak, możesz ładować. Możesz. Chyba już wiem, jak tego używać. Dobra, więc to jest skrzynka. Otwieramy ją i jest blaster. Spluwa. Chcesz sobie wziąć? Możesz ty wziąć, bo ja już mam mnóstwo broni. Dobra, moja jest w sumie spoko. A! On na ostatni nabój ma boom. Boom. A nie. Ciekawe, czy jest jakaś synergia z tym, co ja już mam, nie? Nie pewnie wiem, jest. Chyba wszystko ma jakieś synergie. Tylko tego jest tak dużo, że tego nie idzie spamiętać. Nie wiem, choć się nie domyślam. Jeszcze nie pomaga w przeciwieństwie do takiego Isaaca to, że w sumie no spluwa to spluwa. Nie zapamiętasz większości, wszystko podobne pewnie. No zależy. Dobra, chyba że trzeba być, jak się jest tryhardem w tę grę, 2000 godzin, to może wtedy. Kurde, podoba mi się to ładowanie. Tylko patrz, tak? Ile pocisków schodzi. No. W sensie, wiesz, teraz mamy takie bardzo podstawowe bronie, także tutaj nie będzie się aż tak bardzo różniło wszystko, ale później to są bardziej wymyślne. Nie wiem, myślę, że taka jest całkiem... Co, to ty? Chłop we mnie po prostu wreszował, tak z czapy. Save masz for later. Po serduszko masz. O, save dobra. For later to jest coś takiego, że możesz sobie potem do maszyny jakby wsadzić. Na tym samym piętrze możesz jeszcze raz sobie jakby wziąć to serduszko, nie? I pewnie odblokowujesz nowe bronie dzięki temu. Nie. Po prostu bierzesz sobie na później. Jak masz full w danym momencie. A jaka jest historia tego, że akurat zabijamy tutaj naboje? I to jest jakiś gungeon, jakiś kultystów nabojowych, coś takiego. Nabojowy. No ale wiesz czemu oni akurat dużo ich jest na wodzie? Nie wiem. Bo dużo jest ich naboi. Ała! No, w ogniu stałem. No unik. Ale co, gdzie? Uniki, co mnie szybciej, uniki, bo upalisz się, gościu. Aha, od podłogi! Tak. No czemu nic tutaj nie informuje o tym? Miałeś nad głową taki ogień. No właśnie nie wiedziałem z czego, ja się zastanawiałem, czy ja się... A, no, bo na pożyciu. Był ogień na podłodze, no i po życiu. Jezus, po życiu. O, a on działa... Pokeball jest. On działa jak Blanki, ten szary. Nie! O kurde, też obrwałem. Się wysrał. Nie stój też w truciźnie za dużo.
Okej. Dobra, te poszukiwania skrzynki teraz. No zamknął mnie po prostu w kącie. Jeszcze przed bossem, tak? Tak. A to może nieskończoność mnie tak znajdywać? Tak. Tylko, że marnuję skrzynkę. A, ty możesz blanka czasami użyć, takiego małego. Możesz być useful jako duch. Zablankuję cię na śmierć. Nie muszę unikać, to jest klasa dla mnie. A czemu nie mogę się przewracać jako duch? A po co? Ty latasz! Chłopie! No bo... Dobra, nie mam argumentu. Chciałem coś wymyślić. No właśnie. Teraz losowy pokój i ktokolwiek ma ci... Może... A może to jest tak, że jak już mnie raz ożywiłeś na jednym piętrze, to nie możesz drugi nie, raz. Nie. Skrzynki gdzieś tu są, takie normalne, nie? Kurde, mogliśmy tamte zielone nie otwierać na przykład, nie? A to ona też otwiera? Znaczy, chyba może się zmienić w taką skrzynkę z trupem, jeżeli umrzesz. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie grałem za bardzo w koopa. Mówisz, że skrzynkę z trupem, a czemu nie skrzynkę z krwią? Nie wiem, ma czaszkę i w środku jest trup, taki żywy, więc... A no ale czemu strup? To musiała być najpierw krew, że jest strup. A, no tak. O, widzisz, jest. O, jest skrzynka, no jest faktycznie. Dobra, no i elegancko, czekaj. Czekaj, to ja muszę teraz ci oddać bronię. Skrzynkę z trupem. A, bo ty mi wziąłeś, chamie. Tak, tak, tak. Co się... Chamie, no... Chłop mi przyniósł jeszcze od chamu wzywa. Co mi mołotowym po ubiegu? Dawaj itemy. Dawaj, mi, nie mogę strzelać. Więcej nie mam. A to? Ty czekaj, bo chyba... Czy straciłem to? Chyba straciłeś tą kuszę. Jak umierasz, to chyba tracisz broń, którą masz aktualnie przy sobie. Kurde, ej. To lipa nieźle, trochę, no. Bo to było najmocniejsze. No! Dobra, chodź na bossa. Dobra, zrobię no items. No items, no hit. No. Teraz o kurde, kulka. Trójeczkowy boss to pewnie będzie jakiś magmowy. O, czaszka jest. No, cannonball rock. Cannonball... A cannon w sumie, gun no, cannon. No, to cannonball. Tak zrobili to. Cannon... O Jezu, dobra. Ale ta broń jest gówniana, co ją no, mam. No, domyślna to jest. Nieskończona. Co jest? Tylko uważam ten swój ogień. Unik, to się odbija od ścian. Super! Dobrze wiedzieć! No, na górze tak jest. Tak w porę. No. Dobra, ja robię no hit. Dobra, dawaj. No, dawaj no hit. Nie no, chłopiec łatwy akurat. No! Banalny! Bywają trudniejsze na tym piętrze. Dobra, odbija się. Czyli trzeba trajektorię wy... No nie, wyliczyłem tutaj całkę z zera nawet. No ej! No. Pamiętaj, że masz dwa blanki. Ja też w sumie mam dwa. No spróbuję jeszcze. Tutaj trzeba. No. Już wolałem tego użyć. Pół serduszka tak. Znowu. Blisko. Jak ty chłopie krzyczysz. No bo naprawdę tu trzeba się wysilić, tak, żeby przycisnąć trzeba, się wiem, wszystkim. Wiem, jeszcze jak ty masz parseka. Tak, lagi, dokładnie, lagi ja się masz. Czuję, jak Hadesa grał. No, o kurde, Hadesa obrwałem. Na lag. Nie! O oh, no! No nawet nie widziałem, spod ekranu mi wylazło. No. Kurde. Teraz to zależy od ciebie. Dobra, ja tam go zrobię, nie? To ja postraszę go na śmierć, słuchaj. Dobra. Nie, to powiem mu jakieś rzeczy za światów depresyjne. Śmierdzisz przykład... jajem. Ale to można nawet nie za światów powiedzieć. No to akurat tak. Nikt cię nie lubi. To tak jak mi w lobby mówiły NPC-ty. A, faktycznie, no. Bo jesteś nikim, bo tak. W koopie grasz. Jestem przydupasem tylko. I ty go porobisz bez problemu z tą bronią. No? Ale ja mam boosta do obrażeń 40%, jak nie żyjesz. I do speeda. To tak, wiesz co, idealna robimy... postać! Mamy, powiedzmy, jakąś synergię. Tak. Ze sobą. Tak. Jak nawet nie nadążam za nim, żeby mu zrobić tego blanka. O. O, i nie żyje. No i udało się. A ciekawe, czy na przykład są jakieś takie playthrough, polegając... O, uzdrowiłem się też. Co się ty to sobie jest... dodaj? Czekaj. To chyba jak oberwiesz, to wtedy ranisz wrogów. Tak mi się wydaje. To chyba to by się bardziej przyda. Podobne do... A, bo ja obrywam, ta. Tak. Tak samo miałem tą tarczę, ale też jakoś nie czułem, że coś mi zmienia, wiesz? Tarczę miałeś? No taką lodową. A, tak. Dobra, chodź.
Ja chcę się bawić. Ty chcesz się bawić? W sensie to nie była tarcza, tylko to była... Karuzela czeka. W sensie to nie była tarcza, tylko tam no coś zamrażałeś, jak obrywałeś chyba. I... Możesz w ogóle przeskoczyć z jednego do drugiego. Oj, jesteśmy być w tym samym! Razem. Ale fajnie! Nie wiedziałem, to wiesz... Teraz ekspres polarny i do Mikołaja, bo w sumie no, za niego będą święta. No. Czekaj, tutaj sklepik jest jeszcze, jesteśmy bogaci. 150 pocisków. Mhm. Blanka można, wszystko można. Szybciej się strzela. To brzmi jak coś pod siebie. Pode mnie? Dobra. No, ja musiałem jakąś brońkę najpierw lepszą zdobyć, bo mam już załamkę. Czekaj, a ty jakie masz? Co? Nic nie mam. Nic nie masz? No, podstawową tylko. Czekaj, to masz to, a ja będę bombami strzelał. A to w sumie jest sens, że ty masz większe strzelanie, sobie kupiłeś i masz te bomby, bo chyba i tak musisz ładować. Będzie się tak chyba szybciej ładować się będzie, tak mi się wydaje, nie wiem. Okej, okay, to jest... Tu chyba będziemy umierać. To jest chyba ten moment. Hollow Knight? No. O nie, lód ślizga. Może jakieś sekrety tu są? Nie, tutaj akurat nie. Nie w tym pokoju chyba. No właśnie chyba. Tak zauważyłem, że mało tych secret roomów w tej grze jest. Dobra. Bo one nie są widoczne. Zazwyczaj. Czyli trzeba też tak jakoś ocenić, gdzie mogą być i tak, tak dalej? Tak, tak, tak. W Isaacu tak na przykład masz, że jakby są większe szanse w niektórych miejscach. Dokładnie. Tu rozsobiłeś takie kostki. Jeżeli będziesz obok nich, albo nad nimi, albo pod nimi, to one mogą w ciebie wraszować. Także możesz je rozwalić, a możesz po prostu jakby je olać. Nie, były takie duże kostki lodowe. A to? To jest? Co? Aha, to jest... Podobne. Myślałem, patrz jakie złote świeci się, jak psu jajca, myślę, wezmę, a to nic. Chłop, o kurde. Chłopa trzeba załatwić szybko. Przełącz sobie na jakąś. O, a ja mam tylko podstawową teraz. Tutaj ci wyskoczyła, zobacz. Tu. A, bo ja ją rzuciłem, przez przypadek. Jak już nie masz amunicji, to możesz tą bronią rzucić w kogoś. A ty czemu strzelasz podstawowym? Bo nie mam pocisków, amunicji do tego. Ty, ale uważaj. Wow. Duszek. Za ścianą się chowaj może. No właśnie chowam, ale i tak przyciska. Czekaj, jak zmienić... O! No, nie mam amunicji kompletnie. No kurde, obaj nie mamy. Ciężko będzie. Dlatego lepiej, nie widzę tego. Dlatego lepiej nie umierać. To jest dość dużo powiedziane. Ja wolę się chyba jednak na odległość bardziej trzymać. No. Dobra, może tych mniejszych najpierw, żeby nam nie robiły spamu pocisków. Nie, ten duży też będzie robił... O kurde, obrywałem. Od małego. Nie zabijajmy małych. No widzisz, tutaj wujek złota rada pomógł. Czy to jest amunicja do mojej broni? Nie, to jest tylko hajs. Amunicja jest taka duża, taka kostka jest. Sześcian jak w Minecrafcie. O! Minecraft. Tu jest Minecraft Dungeon. Tak. Minecraft Gungeon. O, to jest kręgosłup. Jaszczurka. Kręgosłup. Wygląda jak jaszczurka w sobie, ale tu jest szansa, że... O! Trafiłem! Skąd wiedziałeś? Zgadłem! Nie! Dobra, jak weźmiesz, zrobisz tam unik i teraz możesz sobie odnowić amunicję. Weź sobie tam tą drugą broń i weź to zbierz. Pyk. I teraz masz full amunicji. Czekaj, ja się tepnę może, żebyś przypadkiem nie wpadł. Nie trzeba było wracać. A co, bałeś się tego skoku? Tak. Jakby już raz wpadliśmy, więc... Wow, ale ty nawalasz. No, uważaj, bo tu są kolce z ziemi, jeżeli staniesz na nie. Tak jak w portalcach było. Jeszcze wszystko! Kolce z ziemi! A trumny działają jak te stoliki. Dobra. O, też amunicja. Iii, laserek. I znowu masz laser. O Jezu, nie zauważyłem kolców. Dobra, chodź. A ty masz pół HP tylko. Przeładuj broń w ogóle. Takie życie, słuchaj. O. Ej, serduszko masz. Tylko ja nie chcę zginąć. Nie! Dobra. Biedny. Chodź. No, pycuś taki przyjdzie. Pyluś mnie zabije. No, pycuś przyjdzie i zabije. Gdzieś tu jest gość, który przywołuje. I... Nekromanta. A ty masz loła i kurczę. To ej, bez kitu! Ja mam loła. Uważaj. Tu jest skrzynia. A to czekaj, warto? Czekaj. Cię wskrzeszę. Kurde, myślałem, że będzie HP. A tylko śmiecia dostałem. I tamten gość. Okay. Trzeba go szybko załatwić. Chodź na górę. Tu jest jeszcze jakiś gość, widziałem jakiś... Zabity, jest pół HP. Dobra. Ty tak powiem ci, szybko nawalasz, jeszcze łączysz te pociski, że ja nie widzę, czemu ja biję sobie. No, trochę. Pęc. Uważaj, ten będzie walił z góry. Dobra. Ten po lewej... mówię.
ten po lewej przywołuje tych czerwonych i one wtedy tak wybuchają sobie. Pozdrowiłeś się troszkę, bo masz jedno życie, miałeś połówkę. Tak, wow! O kurde, specjalnie goniłem właśnie tamtego ziomka po prawej. Co uciekał? Dobra. O kurde, nie mam amunicji już. Znowu. Grubo. A czekaj, laser jest. No, jest grubo, chodź. Może jakiś sklepik teraz... będzie czy coś. O Jezu. Może chodź inną drogą. No, ten to nie, nie jest fajny. Morderca jeszcze. Mamy porówno HP, więc akurat tak, żeby się wywalić. Tak. Nie! To będzie strzelać małe. Pycuś taki? Pycuś. Nie da się go zniszczyć pewnie. Nie. On po chwili znika. Dobra, to jesteś ty. Okej, tutaj na dole jest iksik, czyli tutaj jak pójdziemy Łosik? Naokoło, to będzie skrzynka jakaś. Albo coś innego ciekawego. Coś na dole jesteś! Wyjdź stamtąd! Mamy popuch HP, mordo! Masz blanki, pamiętaj. Ja mam tylko jednego. Mam. Czekaj, jego można zrobić tak. A, dobra, jednak nie. Tu jest, dobra, zabity. Dobra, jest. Naokoło. Ej, teraz ale widz tam Tupek, ci strzelał to... A, to się postacie mylą! Dobrze, mi zwróciłeś uwagę. No, to ja jestem tym kurduplem. Jeszcze twój laser zasłania te pociski. Tak, może trochę tak. Stanę. Nie! O nie! on kradnie pociski w ogóle. No bo to by nie ukradł. Na pół serduszka, a masz amunicję teraz. Mam amunicję. Porobisz to. Porobię? Tak, porobisz. No dobra. I tu jest skrzynka, w której no się widzisz, uratuję. Widzisz, to wszystko było przeznaczenie. Tak. A tylko gdybym nie umarł, to by to były itemy? Tak. Czyli robiliśmy to po gówno. Czekaj, jakieś bronie tu dla mmnie, czy coś? Ja je mam. Co to za buba? To jest zamarznięty po prostu taki buba. Nic buba. Ciekawego. No patrzę, że bubka jest taka słodka. Będzie buba. A ty dalej byś chciał skrzynek, co? Na bossa się nie odważysz. Ej, ale bossa nie mam jeszcze bossa. Tak, masz całe życie, ty, bez kitu. Ej, to ja muszę robić... Widzisz? Ja muszę robić hitless. Ale nie trzeba w niego, on kradnie pociski. No, zaraz będzie full HP, no. Mi też skradł życie. Ja się czuję takim nobem. Tak, jesteś trochę nobem. Ile razy dzisiaj umarłeś? Nic sobie poniżcie. Nie wiem. Wstyd mi za siebie. To jest gówno. Dobra, ja to może wezmę ochrona, to. Ochrona mizerne. Weź sobie może armor. Dobra. No i tyle. O! Dobra, to może nam się przydać. Gdzie jest boss? Musimy przejść przez ten syf! Ten pokój! Przez ten syf musimy przejść! Nie! Tor pułapkowy. A powiedz mi, jak grałeś za pierwszym razem w tę grę, jak daleko dotarłeś? Tutaj dotarłeś? Nie, wydaje mi się, że ja pewnie padłem na pierwszym bossie, ale jak ja zacząłem nagrywać, to ja już tam trochę grałem. Aha. Czekaj, jakoś tak trzeba wymierzyć. Jak to na górze się przemieści, to po prostu musimy też razem. Tak. Bo, no... Dobra, czekaj. Jak przeleci, to teraz. Idziemy! Uniki! Ja nie wiedziałem, że po prostu tak zaskoczyłeś. O, teraz! I idziesz. Dobra, chodź. O nie, dobra. Nie, i szata, zdychamy. Serduszko. Już nie żyjemy. Czemu to jest człowiek pistolet z ryja? High priest. My nie żyjemy, mordo. My nie żyjemy. Ojeju. Uwaga, będzie strzał z zaskoczenia. No, nawet o, nie widać, gdzie to robi. Czym to robi? On tak ładuje jakby w powietrzu. Dobra. No. nie mam blanków, mam jeden HP. Serduszka. Tak samo. Strzelaj w czachy wal. One będą wybuchać. Bardzo mam mały ten. Częstotliwość strzelania, ale może jeszcze porobimy. Jak to porobimy, jest strzał. Mołotowem go walłem. Jesteśmy prosami? Że jak go porobimy, to czym jesteśmy? Najlepsi jesteśmy. O kurde! Nie! Zostałem zestrzelony teraz? Tak, zostałeś zestrzelony. Kurde, powiem ci, ta giera. Sześć razy zdechłeś. Tragedia, ja nie wiem, to jest mój pierwszy raz, kiedy gram w tę grę i szczerze, jak to gdzieś widziałem kiedykolwiek, to wydawało się prostsze trochę, aczkolwiek gdybym więcej widział na ekranie, bo
W sensie strzelanie spoko, ale napadzie jest ciężko. Tak, napadzie jest ciężko. Po pierwsze, a po drugie to ci powiem, że ja czasami nie widzę, co tu bije, a co nie. Na przykład podczas tych Tak, trzeba się trochę wyuczyć i jakby ogarniesz też te pociski i w ogóle widzenie Dokładnie. Swojej postaci, unikanie i tak dalej. Jest to sporo, żeby się wyuczyć. Dobra, wróć do Breach'a. Dobra, Breach. Security Breach, tak zwany FNAF. Dobra, i teraz lecimy tutaj. Gdzieś tutaj powinien być... O, i tu mamy sklep. Jest... Tylko siły uratowaliśmy, nie? I to są po prostu bronie na stałe do odblokowania. Tak, tak, tak do odblokowania w ranach. Hard o, to... bottle. Hard locket to będzie HP up. To jest chyba takie sobie, ale to jest tu tanie. Jest dobra, rakietnica. Kupujemy wszystko, jesteśmy bogaci. W sumie można. I to jest ten NPC, którego odblokowaliśmy tak, tak. podczas... Tak, uratowaliśmy ich. Tak, na klucz. Alaska? No ja też ratowaliśmy wtedy. No, on ze mną, nawet robot ze mną nie chce gadać. Yon. Zjeba na ciebie, bo ty jesteś duchem tego, tego wydarzenia. No, jestem tak nieistotny, że aż ziewa na mnie. No. 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 I co? I się żegnamy. No, wyszliśmy z Gungeon, no ty, łatwe to było. Po prostu wyjść i tyle. Tak, po co, nie trzeba tu wchodzić. Po co jakieś bossy i inne rzeczy? Problem sam się rozwiązał. No. Czemu jest mod The Gungeon? A, bo ja mam zmodowaną wersję, że mam console command. Ale to nic nie zmienia tutaj chyba. No, jeżeli nie będę jej używał. Także tak, na dzisiaj to by było wszystko. Ograliśmy z Mangim jeszcze 3 odcinki takiej bardzo ciekawej gry, także polecam na jego kanale sobie obczaić. Portale! Powiedzmy, że z psyka się dała. Dobra, także na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i siema. Elo. O, aż zniknęło, patrz. Na zakończenie specjalnie. Wiesz, mają czujniki głosu.